Zagrajnik powraca. Zagrajnik TV. A tak naprawdę to wcale nie. Powiedziałem, że nie wraca. Krzysiek, kurde, wyłącz tę muzyczkę! Zagrajnik nie wraca, ale czas na nowy, lepszy format. No dobra, wcale nie taki nowy, bo tak naprawdę to będzie Zagrajnik, tylko że rzadziej. No i też wcale nie lepszy, bo tak naprawdę to będzie Zagrajnik, tylko że rzadziej. Ale przynajmniej wstępy będą po staremu, jak za starych, dobrych czasów. Czyli błyskotliwe, zabawne i cringe'owe, że aż zęby bolą. Tyle, że akurat nie dzisiaj, bo zupełnie poważnie wam powiem, że ostatnio nie mam jakoś nastroju do śmieszków. Prawdę mówiąc, już ponad tygodnia nie mogę się skupić na pracy, bo cały czas myślę o mieszkańcach Ukrainy, którzy walczą z rosyjską agresją. Więc w tym miejscu zachęcam każdego z was, żeby w jakikolwiek sposób wsparł ukraińskich bohaterów. Możliwości jest wiele, każda jest dobra, ale chyba najłatwiej jest dokonać wpłaty na jedną z wielu zbiórek. Ciągle można na przykład wpłacać pieniądze do skarbonki gry online Gracze Ukrainie, założonej w ramach ogólnopolskiej zbiórki na pomoc Ukrainie. Na ten moment udało się zebrać już ponad 90 tysięcy złotych, a łącznie ponad 36 milionów, zaś całość zebranych środków będzie przeznaczona na pomoc coraz liczniejszym ofiarom tej wojny. Serio, nie ma większych wartości niż ludzkie życie, pokój i wolność, więc z całego serca kibicuję mieszkańcom Ukrainy, żeby udało im się odeprzeć ten atak i wrócić do normalnego życia. No dobra, zrobiło się poważnie, bo sytuacja jest poważna jak nigdy wcześniej, ale mimo wszystko musimy żyć dalej. A jako że to Zagraj Show, czyli tak jakby duchowy spadkobierca Zagrajników, no to myślę, że czas najwyższy na przeczytanie jakiegoś waszego komentarza i moją głupią na niego odpowiedź. Mój mąż nie mówi po polsku. Jak tylko słyszy, że oglądam twoje recki, to mówi: o, znowu oglądasz tego żwawego recenzenta? Więc u mnie w domu funkcjonujesz jako żwawy grajowy. Pozdrawiam, kocham twoje recki. To prawda, jestem żwawym recenzentem. A może nawet zbyt żwawym. I zbyt entuzjastycznym. I wiem, że wiele osobom się to nie podoba. Nie mogą na mnie patrzeć, nie mogą mnie słuchać i jestem dla nich niewiarygodny, no bo wszystko mi się podoba. Wiem to, szanuję te opinie, no i oczywiście nic sobie z nich nie robię. Bo wiecie, nie każdy musi mnie lubić. Nie mam z tym kłopotu. Ba, może mnie nawet nie lubić i krytykować to, co robię. I okej, to nie jest nielegalne. Jeszcze. A ja dalej będę prowadził Zagrajnika w swoim stylu, bo po to właśnie założyłem ten kanał, żeby opowiadać na nim o grach w moim stylu. No dobra, jeszcze jeden komentarz. To dzięki tobie zacząłem grać Soulsy. Najpierw w trójkę, a potem w dwójkę. A teraz ostrzę sobie zęby na Elden Ring i mam nadzieję, że ta gra jest faktycznie tak dobra, jak wszyscy mówią. Szczerze, to rozpiera mnie duma, kiedy słyszę, że ktoś dzięki mnie zagrał w jakąś grę, którą kocham. Więc powiem tak, stary dobry ziomek Filip. Git good. A Elden Ringa pokochasz, bo to jest arcydzieło. No dobra, to czas na pierwszy Zagraj Show. Tylko chwila, co tu się właściwie będzie działo, nie? No bo przecież nie będę tu omawiał newsów raz na 3 miesiące. A więc będzie... trochę o wszystkim. O tym, co dzieje się właśnie w branży i co będzie się działo, i co dzieje się u nas i co będzie się działo. A poza tym rzecz jasna wasz ukochany kącik anime, no bo jak to tak, Zagraj Show bez kącika anime? Hello! Toż to nie przystoi. A dzisiejszy odcinek będzie w większości poświęcony, w mojej opinii, najciekawszym, najgłośniejszym grom, które już miały lub będą miały premierę w marcu tego roku. Zaczynajmy! Zagraj Show! Zaczniemy od Gran Turismo 7, które premierę już miało 4 marca i w które my tutaj na Zagrajniku gramy już od ponad tygodnia. I pewnie gdyby nie Elden Ring, już dawno oglądalibyście zagranikową recenzję Gran Turismo, no ale że nie chciałem przechodzić najnowszej gry od From po łebkach, to podjąłem decyzję, że o samochodach pomówimy później. Jak dotąd pograłem więc zaledwie parę godzin, ale już teraz muszę wam powiedzieć, że jestem nowym Gran Turismo zachwycony. Ogrom gry, liczba torów i samochodów i przede wszystkim frajda z jazdy, to dokładnie to, czego się po tej produkcji spodziewałem. Być może nie mieliście okazji zobaczyć mojego filmu o poprzedniej części Gran Turismo, w końcu powstał już niemal 3 lata temu i być może nie wiecie, ale jestem wielkim fanem tej serii. I to nawet pomimo faktu, że tak generalnie nie gram za dużo samochodówki, a prawdziwe auta w ogóle mnie nie interesują. A jednak Gran Turismo porwało mnie totalnie i nauczyło mnie, że prawdziwa frajda z wirtualnej jazdy jest dopiero wtedy, gdy włączy się tryb pełnej symulacji. No i w Gran Turismo 7 jeździ mi się nawet jeszcze lepiej, głównie dzięki przepięknej oprawie i temu, w jak świetny sposób gra wykorzystuje funkcję DualSense'a. Tak, mam oczywiście na myśli adaptacyjne spusty i to, jak łatwo dzięki nim regulować gaz. Jeździ mi się więc wybornie. Żeby jednak nie było tak różowo, wygląda na to, że zawarty w grze system płatności jest co najmniej przegięty, bo niestety samochody można tu kupować za normalną kasę, a tanie nie są. No cóż, pełna recenzja już niedługo. W tym miesiącu ukaże się odnowiona edycja pewnej gry, która pierwotnie ukazała się w 2013 roku i której premiery nie mogę się doczekać. Co? Jakie GTA 5 na next genach? Znaczy, no wiem, że zostanie wydane 15 marca, ale serio, ile można wydawać jedną i tę samą grę? Dawać mi tu GTA 6, a nie! Oczywiście chodziło mi o Persona 4 Arena Ultimax, czyli bijatykę z postaciami z Persona 4, wydaną pierwotnie na PlayStation 3. Głównym powodem, dla którego tak tej gry wyczekuję, jest oczywiście fakt, że ledwo co skończyłem Persona 4 Golden i że oczywiście tę grę pokochałem. Serio, to niesamowita przygoda, polecam.
polecam każdemu. Więc chętnie spotkam moje ukochane postacie, nawet jeżeli będą musiały układać się nawzajem po twarzach. Drugim powodem jest natomiast fakt, że grę tę współtworzyło znane z serii Guilty Gear Arc System Works i podobno jest to po prostu naprawdę świetna bijatyka. No i trzeci, ostatni powód. Spójrzcie na tę piękną, ręcznie rysowaną grafikę. Ta gra wygląda obłędnie dobrze, mimo 9 lat na karku. Więc czekam. Premiera 17 marca. Kolejna gra, w którą miałem okazję już zagrać, czyli Tiny Tina's Wonderlands, która będzie miała premierę 25 marca. I wbrew pozorom, nie jest to wcale dodatek do najnowszych Borderlandsów, a w pełni samodzielny spin-off. Choć tak, owszem, jednocześnie jest to też sequel wydanego już 9 lat temu dodatku do Borderlands 2, czyli Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. Tak, to trochę zamotane. Najważniejsze jest jednak to, że w przeciwieństwie do głównych części Borderlands, w Tiny Tina's Wonderlands akcja nie będzie toczyć się w świecie science fiction, a w fantasy. A ściślej mówiąc, w krainie wyobraźni Tiny, która jako mistrz gry zabiera nas tak gigantyczną, szaloną sesję RPG. Naszymi przeciwnikami będą więc szkielety, orkowie i smoki, a przemierzać będziemy fantastyczne, magiczne krainy. W demku, które ogrywałem dzięki uprzejmości wydawcy, mogłem zwiedzić jedną pokaźnych rozmiarów lokację, wykonać parę questów i wybrać jedną z dwóch dostępnych klas. Jedna przywodziła na myśl nekromantę, a druga zabójcę. W sumie klas postaci ma być aż 7 i, co ciekawe, ma być możliwość ich mieszania. Co do samej rozgrywki, to w gruncie rzeczy było tu w większości to samo, za co gracze pokochali już pierwsze Borderlands. Czyli głównie strzelanie za pomocą najróżniejszych generowanych proceduralnie broni, po to, by zdobyć jeszcze więcej, jeszcze lepszych generowanych proceduralnie broni. A to wszystko skąpane w szalonym poczuciu humoru. Tak więc starzy fani serii powinni być w niebo wzięci, choć grą mogą się też zainteresować miłośnicy papierowych RPGów. Tego samego dnia, czyli 25 marca, premierę będzie miała jeszcze jedna gra, która choć nie interesowała mnie jakoś szczególnie przez większość czasu od ogłoszenia, to obecnie jest tą grą, z którą wiążę największe nadzieje. Bo na ten moment Ghostwire Tokyo wygląda po prostu, cóż, obłędnie dobrze. Stworzone przez mistrzów grozy i ludzi odpowiedzialnych za serię Resident Evil, Studio Tango Gameworks, Ghostwire wcale nie będzie horrorem. Mimo pokracznych, groźnych potworów i tajemniczej historii, w której niemal wszyscy mieszkańcy Tokio nagle zniknęli, gra ma przede wszystkim bazować na akcji, a nie unikaniu przeciwników. No właśnie, na zwiastunach możemy zobaczyć, że Ghostwire będzie polegać przede wszystkim na walce. A ponieważ akcja okazana będzie z pierwszej osoby, trudno nie zauważyć podobieństw do takiego choćby starękiego Dark Messiah. Ale choć walka wygląda świetnie, to chyba największą atrakcją Ghostwire będzie otwarty świat. Głównie dlatego, że jak chwalą się twórcy, wirtualne Tokio ma być odwzorowane z dbałością o najmniejsze detale. Dla takiego japonofila jak ja, który na swój wyjazd do Japonii czeka już ponad rok, brzmi to więc jak spełnienie marzeń. A jeżeli dodać do tego obietnicę intrygującej fabuły i klimatu japońskich wierzeń, to już w ogóle nie mogę się doczekać. Ale nie uwierzycie, 25 marca będzie miała premierę jeszcze jedna głośna gra, a mowa oczywiście o Kirby's and the Forgotten Land na Switcha. I muszę powiedzieć, że nigdy nie byłem fanem Kirby'ego, bo zagrałem chyba tylko w jedną grę z tą różową kulką, ale najnowsza część wygląda na zwiastunach po prostu świetnie. Może i nie jest to nowe Mario w 3D, ale myślę, że będę się bawił przy nowym Kirby'm wcale niewiele gorzej. Zwłaszcza, że najważniejsza umiejętność kulki, czyli przybieranie umiejętności obiektów i przeciwników, zwiastuje masę uciechy. Będzie grane. Miało być tylko o grach w marcu, ale że nie wiem, czy uda się przygotować kwietniowy Zagraj Show, to muszę zrobić jeden mały wyjątek. Mowa oczywiście o remake'u Advance Wars 1 i 2, który ma się ukazać na Switcha 8 kwietnia. I cóż mogę wam rzec? Advance Wars to jedna z moich ulubionych serii gier tak w ogóle, a przy wszystkich grach serii spędziłem łącznie setki godzin. Niech nie zwiedzie was cukierkowa oprawa i miniaturowy format. To pełnoprawna, złożona i wściekle grywalna gra taktyczna. Nie widzę możliwości, żeby z remake'em było coś nie tak i mam szczerą nadzieję, że kupi go jak najwięcej osób, to może po latach powstanie kolejna część tej zapomnianej serii. Oby. Ej, nie uwierzycie. Właśnie miałem renderować ten odcinek i okazało się, że premiera remake'a Advance Wars została przesunięta z powodu sytuacji na świecie. I nie wiadomo, kiedy będzie premiera. Więc szkoda. Zagraj Show. To będzie szybkie, bo widzicie, mamy już Steam Decka. Od paru dni. Testujemy go intensywnie, sprawdzamy pod każdym kątem i przy okazji świetnie się bawimy. No i oczywiście będzie niedługo recenzja, ale na tę chwilę mogę wam powiedzieć jedno. To jest tłusty bydlak. Niby wiedziałem, czego się spodziewać, bo widziałem wcześniej różne filmy i zdjęcia, ale gdy wziąłem go w końcu do rąk, nie mogłem uwierzyć, że jest aż tak gigantyczny. Tak wiem, that's what she said. That's what she said. No dobra, powiem wam jeszcze jedno. Jest to urządzenie zaskakująco wydajne, ale cudów nie ma. Każdej gry nie odpali, a już na pewno nie na najwyższych detalach, no i boryka się też z paroma innymi problemami. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące Steam Decka, piszcie je śmiało w komentarzach, a postaram się je uwzględnić w recenzji, która pojawi się na kanale już niedługo. Zagraj Show. Czas na naprawdę łamiący news. Otóż z okazji 25-lecia Persony, Atlus miał ogłosić w lutym coś naprawdę wielkiego. Coś naprawdę gigantycznego. I oto po miesiącach oczekiwania, okazało się, że nie ogłosił zupełnie nic. A przynajmniej nic ciekawego dla fanów z całego świata, bo w Japonii ma się odbyć jakiś tam festiwal poświęcony Personie. Ta, nie nadążałem z gotowaniem bigosu dla smoka, żeby ją uspokoić. Zagraj Show.
Kopelat! Witajcie ponownie w kąciku anime. Oglądaliście już ostatni odcinek Ataku Tytanów? No, mam nadzieję, bo polecałam wam go już w jednym z Zagraj Weeków. Ale jazda, zbliżamy się powoli do końca, no przynajmniej jeśli chodzi o anime. Jest to anime dobre również dla początkujących, więc polecam wam przynajmniej obejrzeć pierwszy odcinek. I to w sumie trochę przerażające, jak ogląda się go inaczej z perspektywy tego, co dzieje się teraz na świecie. Mała ciekawostka. Ci, co śledzili temat, pewnie sytuację znają bardzo dobrze. Otóż w styczniu wyszedł odcinek Dwaj Bracia i był tak niesamowity, że aż wskoczył na pierwsze miejsce wśród najlepszych odcinków czegokolwiek i w ogóle na serwisie Internet Movie Database. Nie spodobało się to fanom zdetronizowanego serialu Breaking Bad, którzy przypuścili atak na Tytanów, przyznając filmowi jedną gwiazdkę. Obecnie odcinek z oceny 10 na 10 zatrzymał się na ocenie 9,7 na 10, a dysproporcje w głosach można dalej prześledzić na stronie odcinka. Oczywiście fani Ataku Tytanów długo nie czekali i zbombardowali odcinki Breaking Bad. I jak to ładnie ujął serwis Anime Galaxy Official, dla fanów AOT wszystko jest kwestią dumy i tak jak Eren, ich jedyną opcją jest Tatakae. Z mojej perspektywy sytuacja jest zabawna, ale uważam też, że czas przeznaczony na pyskówki w internetach lepiej poświęcić na oglądanie anime. Jak będzie was kusiło, by z kimś zacząć się prać po mordach, to weźcie oddech i powtórzcie moje słowa, które brzmią... Zagrajcie w personę. A teraz polecajka. Dalej jesteśmy w grupie początkującej, więc starszaki mogą się udać na leżakowanie. Chociaż niekoniecznie, bo to naprawdę dobre anime. I jak ktoś oglądał, to warto obejrzeć jeszcze raz. Tym razem wejdziemy w klimaty kryminalne. Był już Death Note, czas na Erased. Po polsku Miasto beze mnie lub Miasto, z którego zniknąłem. Gdybyście mieli moc cofania się w czasie, jak byście ją wykorzystali? A gdyby ta moc nie zależała do końca od waszych starań? Satoru Fujinuma potrafi cofnąć się w czasie na moment przed mającą wydarzyć się tragedią. Może jej zapobiec, jeśli uda mu się dostrzec czynniki, które mogą ją spowodować. Dzieje się to niezależnie od niego i Satoru stara się uratować jak najwięcej istnień. Jednak, gdy pewnego dnia odkrywa, że została zamordowana jego matka, cofa się aż o 18 lat. Jak w efekcie motyla, okazuje się, że wydarzenia z tamtych czasów mogą zapobiec jej śmierci. Satoru, czyli 29-latek, nagle uwięziony w ciele 11-latka, przypomina sobie, że było wtedy bardzo głośno o serii zaginięć i morderstw. Ofiarami były dwie dziewczynki i chłopiec. Jeśli Satoru poukłada to, co mogło doprowadzić do tej tragedii 18 lat temu, być może będzie w stanie ocalić nie tylko życie swojej matki. Mroczna, ale też niezwykle wzruszająca opowieść. Jak jej nie obejrzycie, to tragedia. I uważajcie, bo będziecie się cofać w czasie tak długo, aż nie naprawicie tego błędu. No, do powodzenia. Zagraj Show. W dzisiejszej, pierwszej od dawna kartce z kalendarza wspominamy GTA. A ściślej mówiąc, pewną wyjątkową część GTA wydaną w marcu 2009 roku na Nintendo DS. Mowa oczywiście o GTA Chinatown Wars. Była to pierwsza od dawna część, w której akcja okazana była klasycznie dla serii, czyli od góry. Mimo to grafika gry była w pełni trójwymiarowa, a miasto olbrzymie i pełne detali, co jak na konsolkę przenośną robiło olbrzymie wrażenie. Akcja gry toczyła się w tym samym mieście co GTA 4, czyli w Liberty City, i nie był to przypadek, ponieważ mimo kieszonkowego formatu, Chinatown Wars także należało do nowego uniwersum GTA HD, co oczywiście oznaczało, że w kieszonkowym GTA było sporo odniesień i nawiązań, także fabularnych, do GTA 4. Historia opowiedziana w grze toczyła się oczywiście wokół porachunków chińskiej mafii, jak na GTA przystało, była naprawdę wartka i wciągająca. Tak jak zresztą cała gra, która przez wielu określana była nawet jedną z najlepszych części serii od dawna. Kilka miesięcy później Chinatown Wars okazało się także na PSP z lepszą grafiką, acz pozbawiony różnych drobnych elementów dotykowych, na przykład podczas włamywania się do samochodów, zaś dziś można ją ograć na telefonie. I serdecznie was do tego zachęcam, bo to po prostu świetna gra jest. No, i to wszystko w dzisiejszym Zagraj Wii, znaczy Zagraj Show. Kiedy kolejny odcinek? Nie wiadomo, ale pewnie kiedyś powstanie, bo powiem wam, brakowało mi tego formatu i świetnie się bawiłem przy koniec za was ten odcinek. Jeżeli wam też się podobało, to zostawcie jakiś miły komentarz i łapkę w górę. No i cóż, trzymajcie się!